opowiem historię o Lechu Wałęsie, która wprawdzie, historia ta nie wydarzyła się we Wrocławiu, ale we Wrocławiu w czasie jednego ze swoich pobytów pan prezydent Wałęsa potwierdził mi, że tak było. A mianowicie na jakiejś konferencji prasowej zapytano pana prezydenta Wałęsę, komu świat zawdzięcza upadek komunizmu. A Wałęsa z właściwym sobie wdziękiem powiedział 50% ja, 30% Jan Paweł II, 20% Gorbaczow. Dziennikarz zapytał, panie prezydencie, a prezydent Reagan? Na co Wałęsa mówi, ma pan rację, Gorbaczow się będzie musiał trochę posunąć.